Toruniu trwa europejskie spotkanie młodzieży redemptorystowskiej. Jego czwarty dzień upłynął między innymi pod znakiem poznawania świata mediów. Młodzież uczestniczyła w warsztatach medialnych organizowanych w studiu telewizji Trwam, warsztatach tanecznych i związanych z mediami społecznościowymi. Wśród uczestników są również studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, którzy są zaangażowani w organizację wydarzenia. Wrażenia są bardzo pozytywne, pielgrzymi również bardzo zadowoleni, gdyż mogą się rozmówić, no jeśli nie na poziomie komunikatywnym, to przynajmniej jeszcze nauczyć nas parę nowych słów, jak i nowego języka, nowej kultury, nowego stylu życia. Opowiada Magdalena Iwachow, studentka AKSIM, która wraz z innymi pomaga uczestnikom przekroczyć językowe bariery. Młodzież chwaliła dzisiejsze warsztaty. Była to świetna okazja do poznania mediów od kuchni i zobaczenia, jak powstają programy telewizyjne. Ola, uczestniczka medialnych warsztatów, miała możliwość spróbowania swoich sił na szklanym ekranie, jako prezenterka pogody. Trzeba było stanąć przed kamerą w odpowiednim miejscu i później za mną był zielony ekran i tylko trzeba było mniej więcej wycelować i opowiedzieć o tym, jaka była pogoda w Europie, w Polsce, w poszczególnych częściach Polski. I było to dosyć dziwne. To znaczy, ja raczej nie boję się takich wystąpień, ale to było dosyć dziwne właśnie tak na szybko wymyślić, co opowiedzieć o pogodzie, szczególnie nie mając żadnego doświadczenia w tej kwestii. Nie brakowało także czasu na wspólną zabawę i integrację. W przełamaniu bariery językowej pomagały warsztaty taneczne. Jakub, który obecnie mieszka we Francji, wskazuje, że takie spotkania są fascynujące. Ściera się tutaj tyle kultur, a my potrafimy się dogadać, dodaje. Mimo że nie mówimy wszyscy po angielsku, nie komunikujemy wszyscy tych samych języków, potrafimy się zrozumieć poprzez tańce, poprzez śpiewy, poprzez gry, zabawy. I po prostu poznać drugiego człowieka jest tutaj, mam wrażenie, łatwiej niż w własnym kraju. Przedostatni dzień europejskiego spotkania młodzieży redemptorystowskiej zwieńczy festiwal.